Siema, przygotowałem dzisiaj Cox modyfikację, które przywraca usunięty content z gry Wiedźmin 3. Mod nazywa się Witcher Lore Collection i przywraca ponad 200 przedmiotów, w tym głównie notatki i książki, które ostatecznie trafiły do finalnej gry. Nie wiadomo, czy to przez brak czasu, czy przez to, że twórcy nie znaleźli odpowiedniego miejsca, gdzie te książki mogliby pochować. Oczywiście nie będę wam teraz pokazywał każdej możliwej książki, która została przywrócona, ale jeżeli chcecie poczytać sobie te książki, które do tej pory nie mieliście okazji, bo były pochowane w plikach gry, link do modyfikacji znajdziecie w opisie. I po wpisaniu komendy addwlc oraz addglossary uzyskacie dostęp do kontentu. Musicie mieć też moc z konsolą, żeby móc wpisać te komendy. Modyfikacja jest na tyle sprytnie zrobiona, że nie musimy się bawić w komendy i konsole. Tylko po prostu przechodząc grę będziemy natrafiać na zupełnie nowe, porozrzucane notatki i książki po całej grze. A niektóre z nich doprowadzą nas do całkiem ciekawych miejsc z łupami, a nawet z ciekawymi scenami fabularnymi. To by było na tyle w tym szybkim odcinku, jeśli interesują Cię ciekawostki z Wiedźmina, możesz kliknąć w tą playlistę i zostawić suba po więcej informacji i ciekawostek ze świata Wiedźmina. Pozdro!